Witam Was bardzo serdecznie. Mam na imię Alicja. Jestem korepetytorem online z przedmiotów ekonomicznych i zapraszam Was do obejrzenia kolejnego mojego filmiku z serii Jak liczymy podstawy pochodnych, choćby z tych podstawowych, tak jak mówię, funkcji. Jest to w ramach przypomnienia materiału, który powinniśmy dawno mieć opanowany, jeżeli zamierzamy studiować na jakichś kierunkach, choćby ekonomicznych, najprostszych. I teraz tak, zwróćcie uwagę, że mamy funkcję 1 piąta x do piątej plus 2 razy x do czwartej minus 3 siódme x do trzeciej plus x plus 125. Jest to powiedzmy taka funkcja u nas z samymi potęgami. Będzie ona, z niej musimy policzyć pochodną. I teraz, jeżeli my między kolejnymi elementami z niewiadomymi posiadamy oznaczenie dodawania, odejmowania, to będzie to faktycznie pochodna z każdego z tych elementów z osobna. Formalnie byśmy zapisali na początek, że jest to pochodna z, powiedzmy, ja bym mogła przypisać całość tej funkcji i znaczek prim. Ale w związku z tym, że to będzie oddzielnie pochodna z każdego z elementów, powiedziałam, bo to są elementy, które są oddzielane między sobą tylko dodawaniem, odejmowaniem, będzie to faktycznie pochodna z każdego z tych elementów. Jeżeli ktoś liczy szybciej niż ja, jak najbardziej tylko się cieszyć, a ja jestem od tego, żeby wam to pokazać krok po kroku, bo nikt nie mówi, że mamy wszyscy od razu być genialni. Więc teraz tak, każdą tą liczbę, która stoi przy x, w związku z tym, że między to każdą tą liczbą a x jest mnożenie, możemy wyrzucić przez znak pochodnej. Czyli mamy 1 piątą razy x do piątej z tego pochodna plus 2 razy x do czwartej pochodna minus 3 siódme razy x do trzeciej z tego pochodna. Pochodna z pojedynczego x zawsze jest 1 i pochodna z liczby stałej, którą tu przykładowo mam 125, jest 0. To na bank to jest zawsze, więc nie ma co tutaj się zastanawiać nad wartością tej zmiennej, tej wartości, tej liczby. I teraz tak, zasada jest następująca. Jeżeli mamy x już maksymalnie uproszczony, że to jest x do którejś potęgi, to zawsze tą potęgę znosimy przed symbol pochodnej. A więc zarówno tutaj piątkę znoszę przed symbol x-a, czwóreczkę zniesiemy przed symbol x-a, trójkę zniosę przed symbol x-a. I co to nam daje? To, że mam 1 piątą razy 5, x do potęgi o 1 mniej było 5, to zrobimy, że jest 4, plus dalej było 2, czwórkę znoszę, czyli jest 4, x powinien być do potęgi o 1 mniej było 4, to będzie 3, plus było minus 3 siódme, trójkę znoszę, czyli razy 3, x do potęgi o 1 mniej, czyli do drugiej, plus 1. I teraz kwestia, zostaje nam formalnie wszystko ze sobą uprościć. 1 piąta razy 5, wiadomo, to jest 1, czyli zostaje 4x. Można zapisać 1 razy, to już jak ktoś chce. Plus 8 razy x do potęgi trzeciej minus 9 siódmych razy x do kwadratu plus 1. To jest, powiedzmy, uproszczona forma obliczenia tej pochodnej. Tak jak widzicie, jeżeli mamy funkcję, w której najwyższą potęgą jest piątka, to pierwsza pochodna da nam wynik też funkcji, ale gdzie najwyższym stopniem tutaj tego wielomianu jest czwórka. Więc ja na ten czas kończę omawianie tego zadania. Jeżeli macie jakieś uwagi, piszcie od razu na zadania@projekty.wp.pl. Możecie wysyłać swoje zadania do omówienia, co tam potrzebujecie, ale tylko z przedmiotów ekonomicznych, które się znajdują w moim zakresie na www.zadania-projekty.pl. Jeżeli macie jakieś uwagi, to komentujcie moje filmy. Proszę Was bardzo o subskrypcję, o lajkowanie moich filmów i możecie udostępniać te filmy swoim znajomym. Korzystajcie z całej udostępnionej przeze mnie wiedzy i sami rozwiązujcie jak najwięcej zadań, bo tylko to Wam będzie gwarantowało faktyczne zaliczenie, czy to poprawki, czy jakiegokolwiek kolokwium. I zawsze zaczynajcie od zadań najprostszych, bo dopiero jak będziecie umieć najprostsze, to można startować do zadań trudniejszych. Także powodzenia i cierpliwości.